Trójpowiatową Wełty umowa o partnerstwie i współpracy z gruzińskim GORI. Oba samorządy nawiązały współpracę już wcześniej, jednak dziś sformalizowano podejmowane działania. Do Ełku zawitała delegacja Gruzinów z burmistrzem GORI Dawidem Oniaszwilim na czele. W ciągu kilku dni gości odwiedzą nie tylko Ełk, ale również Piszczy Gołdaw. Tam również zawierane będą porozumienia o współpracy. Gruzja przygotowuje się do akcesji do Unii Europejskiej, a powiat i miasto Ełk będą służyć radą i pomocą, m.in. w zakresie tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju czy pisania wniosków o unijne fundusze. Chcemy dzielić się naszą wiedzą z Gruzinami, mówi starosta ełcki Marek Kłynowski. Do Ełku zawitała delegacja Gruzinów z burmistrzem GORI Dawidem Oniaszwilim na czele. W ciągu kilku dni goście odwiedzą nie tylko Ełk, ale również Piszczy Gołdaw. Dzieli się naszymi doświadczeniami i to, co my żeśmy uzyskali, co stworzyliśmy w trakcie procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej, chcemy to przekazać dla Gruzji, dla tego municypalitetu.